W rozdziale 11 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur analizuje nauczanie Pana Jezusa oparte na rozdziale 13 Ewangelii według Mateusza, opisującym cztery rodzaje gleby. Przypowieść o siewce opisuje cztery sposoby, dzięki którym nasienie, którym jest Słowo Boże, jest przyjmowane przez różnych ludzi. Pierwsza gleba, z czym wszyscy się zgadzają, reprezentuje osobę, która usłyszała Słowo Boże, odrzuca je, nie wierzy i nie jest ponownie narodzona. Osobiście też zgadzam się w tym momencie z doktorem MacArthurem w tej kwestii. Oczywistym jest również co do czwartego rodzaju gleby, iż reprezentuje ona kogoś, kto słysząc Słowo Boże uwierzył w nie, a następnie służy Chrystusowi przez całe życie. Trwa wiernie oraz jest tym, który jest bardzo produktywnym wierzącym. Również w tym punkcie zgadzam się z Johnem MacArthurem. Pojawiają się jednak ważne pytania co do gleby drugiej i trzeciej. Co na przykład z glebą numer dwa, którą nazywa on powierzchownym sercem? Albo co z glebą numer 3, którą nazywa on światowym sercem? MacArthur twierdzi, że obie te gleby reprezentują dwa różne typy niewierzących. Według niego są to niewierzący, którzy początkowo przyjmują Słowo Boże. Przyjęli je z radością, ale po pewnym czasie albo odpadają, jak to widzimy w przypadku drugiego rodzaju gleby, lub jak widzimy w przypadku trzeciego rodzaju gleby, chodzą oni z Chrystusem przez całe swoje życie, lecz troski i bogactwa tego świata zaduszają w końcu ich efektywność. Problem z interpretacją MacArthura polega na tym, że pomimo tego, iż w przypadku drugiej i trzeciej gleby mamy do czynienia zarówno z wykiełkowaniem nasienia oraz jego wzrostem, to nadal według niego nie reprezentują one ponownych narodzin. Zatem jak to jest możliwe, że nasienie, którym jest zbawienie, orędzie o obietnicy życia wiecznego kiełkuje, a osoba ta nadal nie jest ponownie narodzona? Interpretacja ta nie ma sensu. To, co naprawdę uczy nas Jezus, używając przypowieści o siewcy i o glebach, to prawda o tym, iż niektórzy ludzie po prostu nie przyjmą Słowa Bożego, nie uwierzą i nigdy nie narodzą się ponownie. Będą też tacy, którzy przyjmą to Słowo, uwierzą, ale po jakimś czasie mogą odpaść. Są to wierzący, którzy nie są wierni w służbie dla Chrystusa. Następnie trzeci rodzaj gleby to ci, którzy uwierzyli, narodzili się ponownie i którzy przez całe swoje życie chodzą z Chrystusem, ale efektywność ich służby nie pozostaje na jednym i tym samym poziomie z powodu różnych trosk oraz zwodniczych bogactw tego świata. I wreszcie istnieje czwarty rodzaj gleby reprezentujący wierzącego, który jest wierny i efektywny przez całe swoje doświadczenie chrześcijańskie aż do momentu znalezienia się przed obliczem Pańskim. Czy wielu z nas nie miało okazji zaobserwowania tych typów gleb w naszych lokalnych kościołach? Jakże często widzimy ludzi, którzy uwierzyli i przez jakiś czas chodzili z Chrystusem, a potem odpadli. Czy nigdy nie spotkaliśmy osób, które wytężały się w służbie dla Pana, a potem ich efektywność i zdecydowanie spadła z powodu wielu trosk oraz zwodniczości bogactwa? I czyż nie wiemy, iż niektórzy z członków naszych kościołów należą do najbardziej gorliwych, reprezentujących właśnie ten najlepszy rodzaj gleby? Idąc śladem logiki reprezentowanej przez MacArthura, musielibyśmy dojść do wniosku, że 70-90% członków kościoła to ludzie nienarodzeni ponownie, tylko dlatego, że nie są oni dobrym rodzajem gleby. Nie jest to jednak to, co Pan uczy nas w przypowieści o siewcy i glebach. To, czego Pan uczy nas, to prawda o tym, iż wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby być tym dobrym rodzajem gleby. To cel, do którego powinniśmy dążyć. Tak więc jesteśmy narodzeni ponownie przez wiarę w Chrystusa. Następnie naśladujemy Go. Odchwaszczamy również wszystko, co mogłoby odwracać naszą uwagę. Tak więc celem naszego życia jest usłyszenie słów naszego Pana mówiącego: dobrze wykonane, dobry sługo wierny.